Zeszły rok bardzo udany, upłynął nam wśród różnych wydarzeń, bardzo licznych, bo prawie 100 wydarzeń, dokładnie 97 wydarzeń artystycznych, które zrealizowaliśmy dla odbiorców w liczbie około 79 tysięcy publiczności, bardzo różnej, w różnym wieku i bardzo się z tego cieszymy. Były premiery, nasz wspaniały spektakl Pan Molière prosi do tańca oraz Mickiewicz tańczy, Wileński romans, a także aż 5 wyjazdów zagranicznych, w tym wyjazd do Japonii z premierą spektaklem Armida Lully, którą prezentowaliśmy w Tokio z naszymi tancerzami i również z artystami i japońskimi, i francuskimi. No i nagrody. Nagrody w tym roku, nagroda za choreografię i występ, udział w spektaklu Dziady, nagroda Wyspiańskiego, która jest dla nas bardzo ważna, bardzo istotna i cieszymy się, że również dostaliśmy docenieni.